Na początku parę słów o mnie. W szeroko rozumianym IT pracuję od 2000 roku, a programowaniem stricte zajmuję się od 2007. Programowałem w .NET-cie, w C-Sharpie, w Javie, zajmowałem się bazami danych i różnymi innymi rzeczami, ale gry mnie zawsze najbardziej pasjonowały. Więc w 2012 roku dołączyłem do zespołu Black Eye Games, gdzie po godzinach tworzyliśmy sobie grę MMORPG. Gloria Victis. Gra ta powstała na silniku Unity, na PC-ty, jest dostępna na Steamie. No i tak, tutaj w tej grze praktycznie wykorzystaliśmy te rzeczy, o których mówili moi poprzednicy, czyli tutaj szeroko rozumiane analityki, w tym wypadku Unity Analytics, Crash Analytics, bardzo nam pomagały. 3 lata temu dołączyłem do Anshar Studios, gdzie pracuję jako lead programmer w projekcie GameDeck, który jest grą opartą na podstawie serii książek autorstwa Marcina Przybyłka pod tym samym tytułem. Gra będzie dostępna w tym roku, jeszcze nad nią pracujemy i ten projekt powstaje na silniku Unreal. Dzisiejsza prelekcja jest dla tych, którzy tak jak chcieli kiedyś się nauczyć tego Unreala, ściągnęli sobie ten silnik, odpalili i mając jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy te stare, dobre, błyszczące Unity, popatrzyli sobie na tego Unreala, poklikali sobie, podrapali się po głowie, się tak pomyśleli, komu to potrzebne. W ogóle po co się uczyć jakiejś tam nowej, innej technologii? No więc rozglądając się po ofertach pracy, jakie są na różnych portalach, założymy, że większość firm, oprócz tych niewielu dużych, które mają własny silnik, poszukuje specjalistów znających albo Unity, albo Unreal Engine. I znając tylko jeden z tych silników, pozbawiamy się tak naprawdę prawie połowy ofert pracy, tak? Więc warto sobie te swoje narzędzia próbować polepszać i poznawać coraz to nowsze, bo mając szerszy wachlarz tych narzędzi, jesteśmy po prostu bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Unity to naprawdę dobry silnik. Natomiast tak się troszkę utarło, może niesłusznie, że w Unrealu jednak większość gier AAA jest tworzonych, a Unity jest bardziej do zastosowań mobilnych i 2D, ale tak, wcześniej mówiłem, stworzyliśmy MMORPG na Unity, więc to nie do końca jest prawda. Wiele razy, kiedy uczyłem się jakiegoś nowego, skomplikowanego systemu, jakiegoś oprogramowania bez odpowiedniego przygotowania, szybko się zniechęcałem. Często takie próby kończyły się ciśnięciem Alt+F4, rage quitem i odpaleniem CS-a na przykład. I zacząłem zastanawiać się, dlaczego tak jest. Doszedłem do wniosku, że po prostu trzeba zacząć od początku, czyli od podstaw. To jest tak jak z matematyką, jeżeli potrafimy dodawać i odejmować, mnożyć i dzielić, jeżeli nie potrafimy dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić, to trudno jest zrozumieć trygonometrię. Dzisiaj opowiem, jakie są zalety i wady obu tych silników, Unity i Unreala. Porównamy sobie troszeczkę szybciutko edytory. Poznamy podstawowe typy obiektów, jakie są w Unrealu i dowiemy się, czym jest Unreal Property System. A na końcu opowiem troszeczkę o blueprintach. Więc zaczynamy od zalet i wad. Wrzuciłem tutaj taką grafikę, którą na swoim Twitterze umieścił kiedyś Łukasz Hacura, szef naszego studia. Ten obrazek pokazuje, jaka jest różnica między Unity i Unrealem. Jeżeli to jest Unity, ta jedna prosta rura, to Unreal to jest coś takiego. Natomiast dla pocieszenia, jeżeli ktoś chciałby zrobić swój silnik, no to wtedy wygląda to w ten sposób. Zaletą Unity jest niewątpliwie język C-Sharp, który jest dużo łatwiejszy w nauce od C++, bo przynajmniej nie widać, na pierwszy rzut oka nie trzeba się przejmować jakimiś wskaźnikami, jakimiś dziwnymi referencjami, innymi takimi konstrukcjami.
które początkującego programistę C++ mogą przyprawić o ból głowy. One tam są oczywiście, tylko nie są jakby jawne, tak? Nie widać ich tak na pierwszy rzut oka. W Unity brak kodu źródłowego, tutaj jest gwiazdka, dlatego że możemy sobie kupić licencję z dostępem do kodu źródłowego, przynajmniej kiedyś tak było. Natomiast to kosztuje dużo pieniędzy i mogą sobie pozwolić na to tylko duże studia. Natomiast jak pracujemy w Unreal na tej darmowej, właściwie każda wersja jest darmowa, płacimy tylko za royalty, czyli jeżeli sprzedamy grę, to jakiś tam procent ze sprzedaży, ale mamy dostęp do silnika, do kodu silnika dostępny od zaraz. Podam taki przykład, na przykład w Gorilla Keys mieliśmy problem, że NPC nam raz na jakiś czas z jakiegoś powodu wyskakiwały w kosmos. Nie było wiadomo, o co chodzi i złożyliśmy ticket do supportu, no i już po 3 latach naprawili. Także gdybyśmy używali Unreal'a, to załatwilibyśmy sprawę w jeden dzień i byłoby po problemie. Kolejną rzeczą jest Visual Scripting. Ja go tutaj przekreśliłem, bo ostatnio pojawił się Bolt, który chyba kiedyś był jakimś osobnym systemem, teraz zdaje się jest standardem w Unity. Więc tutaj już Unity troszeczkę nadrobiło względem Unreal'a. Unreal ma blueprinty, które pozwalają osobom bez jakiejś ogromnej wiedzy programistycznej, początkującym sobie wyklikać różne rzeczy, różne algorytmy. Unity ma niski próg wejścia i to jest jego, na pewno to jest jego wielką zaletą. Unreal przez to, że jest bardzo, ma bardzo wiele opcji, posiada wysoką krzywą uczenia się. Z kolei jest bardziej przyjazny artystom, bo oni właśnie dzięki blueprintom, które są wszędzie wciskane, czy to w systemy animacji, czy tworzenie materiałów, czy różnych na przykład partikli, no jest taki bardziej przystępny artystom, a jednak troszkę do tego brakuje, ale oczywiście są różne tam zewnętrzne narzędzia i da się też oczywiście super rzeczy stworzyć w tym silniku. Unity z kolei ma bardzo elastyczną architekturę, możemy tam sobie zastosować jakieś dependency injection na przykład, różne tego typu sprawy programistyczne, jakieś kontenery i tak dalej. Natomiast Unreal ma taki bardzo sprecyzowany game management framework, tak? Czyli tak jak sobie to twórcy, jak to sobie Epic wymyślił, no to tak tą ścieżką musimy podążać, co też ma w sumie swoją dobrą stronę, że nie musimy wynajdywać koła na nowo, tak? Wydaje mi się, że w obu tych silnikach prototypowanie jest dosyć szybkie. Kiedyś nawet w Fanshare Studios robiliśmy tak, że prototypowaliśmy w Unity i potem przerzucaliśmy się na Unreal'a, żeby zrobić już gotową grę. Natomiast w Unreal'u też da się szybko prototypować. Te blueprinty też to umożliwiają. Tylko trzeba z tym uważać, bo to kusi i czasami takie rzeczy z prototypów trafiają do finalnej gry, no one niekoniecznie są dobrze zrobione. Unity ma troszeczkę uboższy toolset, w Unrealu wszystko jest, jakby nie trzeba, czyli mało rzeczy trzeba dociągać. Oczywiście można tam sobie też różne pluginy zainstalować, ale nie są one konieczne. Pamiętam, że musieliśmy na przykład sobie Unity customizować jakiś tam edytor do map, no trzeba by to sobie jakby już indywidualnie porównać, czego potrzebujemy tak naprawdę. Mieliśmy też problem w Unity z multiplayerem, bo chyba teraz jest jakaś trzecia czy czwarta, już nie pamiętam dokładnie, odsłona tego systemu. My korzystaliśmy z takiego customowej warstwy, co też nam przysparzało pewnych problemów. Natomiast Unreal był już tworzony od samego początku, od pierwszego Unreala chyba w 1998 roku z myślą o networkingu i on cały czas tam jest i się nie zmienia, znaczy w sensie takim, że nie jest wywracany do góry nogami co jakiś czas. Dobrze, porównajmy sobie edytory. Tak naprawdę
one są bardzo podobne. Na środku mamy widok sceny, czy tutaj jest viewport. Mamy u góry toolbar z jakimiś niezbędnymi narzędziami, czy tutaj możemy sobie przycisk play, tutaj też jest play editor. Możemy sobie podejrzeć hierarchię, jaka jest na scenie. Tutaj w Unreal mamy World Outliner. Details Inspector to są odpowiedniki Project i Content Browser, służą do wyświetlania asetów, dodawania tych asetów do gry. Także bardzo podobnie. Unreal ma jeszcze taki dodatkowy panel tutaj Modes. To jest taki bardziej zaawansowany toolbar, służący do wrzucania jakichś nowych obiektów, nowych aktorów na scenę, dodawania foliażu, czyli tam trawy, roślinności, edycji terenu, tego typu rzeczy. Ale to, o czym chciałbym powiedzieć, to jak pod spodem jest to wszystko zbudowane, czyli jakie są podstawowe typy obiektów. Na screenie widzimy schemat dziedziczenia, oto było do szczegółu, czyli najpierw mamy view-object, aktor, pawn i charakter. Wszystkie te elementy za chwilkę sobie opowiemy. Jeszcze taka notka. W kodzie Unreala w nomenklaturze stosujemy takie prefiksy. Prefiks A to jest skrót od aktor, czyli tym prefiksem oznaczone są te obiekty, które są spawnowalne w świecie gry, czyli te, które wywodzą się z klasy aktor lub potomnych. Natomiast U to są wszystkie obiekty, które nie są bezpośrednio spawnowalne. To są obiekty, które bezpośrednio liczą po takiej klasie U-Object, która jest taką podstawową klasą, o której też zaraz powiem. U-Object w Unrealu to nie jest dokładnie to samo, co Game-Object w Unity. To też nie jest scriptable object. To jest trochę tak, że dla Unreala object jest czymś w rodzaju klasy object w dotnecie, w C#. To jest po prostu klasa bazowa dla innych klas. Object nie posiada transformu, nie posiada pozycji, rotacji i skali, więc nie można go umieścić bezpośrednio na scenie. Ale praktycznie wszystkie obiekty się liczą lub używają jakiejś funkcjonalności z objectu. Co on tak naprawdę robi? Implementuje takie funkcjonalności jak na przykład Garbage Collection, tak? Wiele osób boi się w ogóle Unreala i C++a, który jest w Unrealu. W ogóle w Unrealu ten C++ nie jest taki jakby stricte, to jest taki Unreal C++, jest troszeczkę przez IPK zmodyfikowany, o tym też będziemy troszeczkę mówić później. I tak naprawdę nie trzeba sobie manualnie zarządzać pamięcią, tak jak się to kiedyś robiło w pierwszych grach, czy w ogóle w programach, że trzeba było dbać o wszystkie referencje i usuwać obiekty w pewnej kolejności, bo nam się coś tam wykrzacza, albo będzie jakiś wyciek pamięci. Oczywiście wycieki sobie też można zrobić, ale z garbage collectorem jest dużo łatwiej. I obiekt odpowiada też za aktualizowanie referencji do obiektów, za system refleksji, za serializację i deserializację obiektów, czyli zapisywanie ich gdzieś tam na dysku bądź dla edytora. Odpowiada za automatyczną aktualizację zmian propertiesów naszych, własności naszych obiektów, za inicjalizację, za integrację właśnie z edytorem, za komunikację z blueprintami, w ogóle za informacje o typie, które są dostępne w runtime i za replikację sieciową. Możemy powiedzieć, że właśnie ta klasa aktor, która dziedziczy po object, to jest taki odpowiednik game objectu z Unity. I tutaj sobie zobaczymy, jak właśnie tworzone są aktory. Widać tutaj te trzy strzałeczki X, Y, Z i one właśnie mówią nam, że ten obiekt jest, że ma transform, tak? Ma rotację, skalę, pozycję. Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, aktor to każdy obiekt, który może być umieszczony na levelu. Są to
obiekty, które można zespawnować w grze, albo tak jak tutaj widzieliście przed chwilką, można je po prostu umieścić na scenie, tworząc jakieś, nie wiem, ściany, jakieś przeszkody, platformy. Aktorzy mogą być tworzeni również i niszczeni za pomocą kodu w C++ albo za pomocą blueprintu. Istnieje wiele różnych typów tych aktorów, na przykład static mesh aktor, kamera aktor czy player start. Aktorzy mogą również posiadać komponenty, czyli wyspecjalizowane U-obiekty, które definiują różne aspekty i funkcjonalności tych aktorów lub przechowują pewne ich właściwości. Na filmie właśnie został dodany komponent static mesh, point light i teraz zostanie dodany particle, a razem powstaje nam taka pochodnia. Unreal Actor zawiera hierarchię komponentów, gdzie jedno mogą być rodzicami innych. Jak widać, Point Light i Particle są dziećmi Static Mesh. W Unity podobną funkcjonalność uzyskuje się, tworząc odpowiednią hierarchię na poziomie zagęszczonych game objectów, a nie komponentów. Praca w Unity bazuje na prefabach. Buduje się tam zestaw game objectów z komponentami i z niego tworzy prefab, który można umieścić na scenie lub instancjonować w trakcie gry. W Unrealu podobnym mechanizmem są blueprint classes. Buduje się aktora z komponentami, tak jak to widzieliście przed chwilą. Zaznaczamy go sobie i... Tak, klikamy sobie tutaj, create blueprint i tak jakby tworzy nam się taki prefab, tak, tutaj widać w kontentowym browserze. No i teraz z tego prefabu można sobie umieszczać na scenie już takie gotowe obiekty. W Unity mamy script component, który umieszczamy na game object. Game objectach, a te skrypty dziedziczą po mono behavior i to one definiują zachowanie komponentu. W Unrealu również można tworzyć własne komponenty i można je tworzyć zarówno w C++, jak i za pomocą blueprintów. Praktycznie wszystko można zrobić i tak, i tak. Klasą bazową dla komponentów jest UActor Component. I podobnie jak w Unity, zostaje wtedy stworzona taka klasa z predefiniowanymi funkcjami. Initialize component to jest taki odpowiednik awake czy startu w Unity, a kick to jest po prostu update, czyli to, co nam się co klatkę odpala. Kolejnym obiektem, typem obiektu w Unrealu jest spawn, czyli po prostu pionek po polsku. I to jest obiekt, który jest pod klasą, klasy aktor. I to jest obiekt, który w jakiś sposób da się sterować, tak jak pionkiem po planszy na przykład, na planszy szachowej. Spawnem mogą być zarówno różne postaci, czy zwierzęta, jakieś potwory, maszyny, no generalnie wszystko, co może się poruszać i co nie tylko poruszać, ale co w jakiś sposób możemy kontrolować. Spawny mogą być sterowane zarówno przez gracza, jak i przez sztuczną inteligencję, czyli nasze AI. Czyli to są wszelkiego rodzaju NPC, jakieś wrogowie, bohaterowie, którzy gdzieś tam się w tle przewijają. Kiedy pionek jest kontrolowany przez gracza lub przez AI, to wtedy mówimy o nim, że jest possessed. Jest taki termin, że jest posiadany, possessed. I odwrotnie, kiedy pionek nie jest kontrolowany ani przez gracza, ani przez AI, to mówimy, że jest unpossessed. Do tego possessed jeszcze za chwilkę wrócimy, ale chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że jest jeszcze jeden typ obiektu w tej całej linii dziedziczenia, i to jest charakter, czyli postać.
I to jest podklasa właśnie Pauna. Jego główne zastosowanie to wszelkie takie monoidalne dwunożne postaci. To jest obiekt, który dostarcza Epic razem z silnikiem, więc możemy sobie tutaj na nim testować różne animacje, różne nasze sterowania. Być może jak oglądaliście kiedyś jakieś tutoriale Unreal, to wam się ta postać taka gdzieś przewijała. Tak, i ten domyślny, to się nazywa third person charakter, posiada capsule komponent, który tutaj widzimy zaznaczony na żółto. No i podobnie jest w Unity, tam też jest taki komponent kolizyjny, który właśnie odpowiada za interakcję z otoczeniem między innymi postaciami. Kolejnym tutaj komponentem jest mesh komponent, skeletal mesh komponent konkretnie, gdzie możemy właśnie sobie wpiąć naszego mesha z kości i przy okazji ustawić, z jakiego blueprintu animacyjnego ma sobie ten nasz korzystać. Taki domyślny charakter posiada poustawiane bindingi inputu, czyli nie musimy tam się martwić o implementację, przynajmniej na początku. Możemy sobie sterować właśnie za pomocą klawiatury, czy jakichś innych kontrolerów. I generalnie no, jest tutaj już zaimplementowane takie sterowanie przez gracza, tak? Tak jak mówiłem, charakter został zaprojektowany do tego, by reprezentować głównie dwunożne postaci, które potrafią chodzić, biegać, skakać, latać, pływać. To wszystko już jest out of the box. Ta klasa też posiada taką podstawową obsługę sieci, więc można bardzo szybko sobie stworzyć jakąś grę klient-serwer. Prototyp. Mi na początku sprawiało pewną trudność rozróżnienia aktora i charaktera, no bo mówiąc, domawiając słowo aktor, to widzimy jakiegoś człowieka, który sobie stoi na scenie albo gdzieś na filmie jest, w takim potocznym rozumieniu, to jest właśnie aktor. No ale trzeba z tym uważać i właśnie charakter to jest ta postać, nie aktor. Aktor to są wszystkie obiekty, aktorzy to są wszystkie obiekty, które są na scenie. Ok, kolejną klasą jest player controller. I to głównie on w sumie odpowiada za odbieranie input od gracza i przekształcanie go na interakcję z tym naszym charakterem. Tak? I dzięki niemu charakter wie, jakie tam sobie odpalić animacje i się poruszać i tak dalej. Każda gra ma co najmniej jeden player controller. I to właśnie player controller często posiada Pauna albo charakter i to on jest reprezentacją gracza w grze. I tak jak player controller przyjmuje kontrolę nad Paunem jako reprezentację właśnie gracza w grze, tak AI controller obejmuje posiadanie Pauny, aby reprezentować NPC-ów w grze. I domyślne pełny i charaktery są posiadane przez defaultowy, podstawowy AI controller, chyba że zostaną przejęte przez player controller, możemy to zrobić, lub wymusi się na nich, żeby nie zostały przejęte przez żaden controller, ani player, ani AI. I przykładowo, weźmy sobie taką grę, to jest GTA chyba 4. Idziemy sobie swoją postacią. Silnik, no. I ona, ta postać jest, przepraszam, postać jest w trybie possessed. Jeszcze raz. Postać jest w trybie possessed. Widzimy zaparkowany samochód, który jest pawnem w trybie unpossessed i kiedy do niego wchodzimy, możemy już nim kierować. Co to oznacza, że samochód właśnie wszedł w ten tryb posest, że player controller przejął ten samochód. Posiadamy nad nim władzę sterowania. Właśnie w taki sposób rozwiązuje się na przykład w RPG-ach, jeżeli mamy kilka postaci, możemy sterować kilkoma postaciami w RPG-u, no to ten player controller przejmuje władzę nad tym pawnem.
Tutaj jest podobna sytuacja i znowu ta sama gra. Idziemy sobie postacią przez miasto i widzimy, że NPC tutaj prowadzi ten samochód, tak? Oznacza to, że samochód jest w trybie possessed, ale tym razem posiada go AI kontroler. Ale my sobie tutaj podchodzimy, zatrzymujemy ten samochód, wyrzucamy z niego brutalnie AI kontroler i w tym momencie, przepraszam znowu, i w tym momencie, kiedy wsiadamy do tego samochodu, to ten samochód jest w trybie unpossessed. Pani pokaże tego filmiku. Generalnie chodzi o to, że gdy wsiądziemy do samochodu i zaczniemy nim sterować, to wtedy ten samochód przechodzi w tryb possessed, ale przez player controller. OK, to przejdźmy teraz do Unreal Property System. W dotnecie, a tym samym w Unity, kod nie jest kompilowany jakby do, jest kompilowany do bytecodu, do kodu pośredniego, który nie jest kodem maszynowym. I on jest kompilowany dopiero do kodu maszynowego w trakcie uruchamiania, czyli w takim trybie just in time, tak? Jest just in time compiler, dopiero wtedy już w runtime jest ten kod. Natomiast Unreal korzysta z natywnego C++a, to oznacza, że gra jest kompilowana bezpośrednio do kodu maszynowego. No między innymi dlatego trudniej jest zdekompilować program napisany w natywnym C++ie, przynajmniej z tej dekompilacji nie da się zrozumieć. No a w C-Sharpie to często stosuje się jakieś obfuskatory, które tylko tam zmieniają nazwy naszych klas czy pól zmiennych czy funkcji, ale tak czy siak da się to jakoś tam odczytać i zobaczyć, co tam w środku się znajduje. Goły natywny C++ nie posiada mechanizmu zarządzania pamięcią. Nie ma garbage kolektora, który usuwa z pamięci niezbędne obiekty. Tak jak to ma na przykład miejsce w dotnecie. W takim gołym C++ to programista zarządza pamięcią. Na nim leży odpowiedzialność za cykl życia obiektów. Oczywiście taka odpowiedzialność prowadzi do wielu błędów, wycieków pamięci, crash, gdy próbujemy się odwołać do jakiegoś obiektu, który już nie istnieje, a powinien. I w ogóle bez garbage kolektora życie programisty jest jak życie sapera na polu minowym. Aby zminimalizować ten problem, Epic stworzył Unreal Property System, który wykorzystując refleksję i specjalny zestaw MAC umożliwia automatyczne zarządzanie pamięcią i obiektami. Więc spróbujmy sobie zdefiniować refleksję na początku. Refleksja to jest zdolność programu do badania, introspekcji oraz modyfikowania własnej struktury i zachowania podczas działania tego programu. To jest tak jak z tym lekarzem, który jest na zdjęciu. To jest Leonid Rogozow, chirurg, który przybywał swego czasu na Antarktydzie i był jedynym lekarzem na stacji badawczej. I zachorował na wyrostek robaczkowy, musiał sobie go zoperować. Więc najpierw się zbadał, potem dokonał introspekcji, czyli zajrzał sobie do środka, znalazł ten wyrostek i na końcu zmodyfikował własną strukturę, dokonując operacji, wycinając go. No i do tego cały czas musiał być przytomny, tak jak ten nasz program, który cały czas działa. W Unity refleksja pozwala na takie mechanizmy jak invoke, jak korutyny, jak serializacji i deserializacji obiektów. Kiedyś też była używana do wywoływania tych funkcji awake, start czy update. To powodowało pewne optymalizacyjne problemy. Teraz już to jest od jakiegoś czasu rozwiązane. Natomiast w Unrealu refleksja jest wykorzystywana właśnie przez garbage collector. Jest wykorzystywana do serializacji i wyświetlania informacji w edytorze, do replikacji sieciowej, tak, w ogóle do komunikacji C++ z blueprintami. Takim systemem, który
Epic stworzył do zarządzania tym Unreal Property System, jest Unreal Header Tool. Jest to taki system parsujący i generujący kod na podstawie zdefiniowanych makr. To jest właśnie to, czym się ten goły C++ różni od tego Unrealowego. Mamy pewne zdefiniowane makra. UHT wspiera zarządzanie pamięcią i mechanizmy znajdujące się właśnie w view objectie, czyli kompilacja w Unrealu składa się tak naprawdę z dwóch etapów. Najpierw wywoływane jest UHT, które parsuje nagłówki C++, czyli te headery, które tutaj mamy. I poszukuje właśnie Unrealowe metadane, te makra, które opisują klasy i inny kod i na podstawie tych metadanych generuje odpowiedni kod implementujący różne funkcjonalności związane z obsługą i obiektów. W drugim etapie jest uruchamiany kompilator, normalny kompilator C++, który kompiluje zarówno nasz kod, jak ten, jak i ten, który generuje Unreal Header Tool. Tutaj na screenie widać w wizualu moment, w którym podczas budowania projektu uruchamia się UHT. Aby skorzystać z dobrodziejstw refleksji i mechanizmów automatycznego zarządzania pamięcią, musimy w jakiś sposób powiadomić UHT o tym, co jest czym, gdzie należy tego szukać. W tym celu oznacza się każdy typ lub właściwość w klasie, aby były widoczne dla systemu refleksji. Gdy tworzymy klasę za pomocą edytora, zostanie ona wygenerowana z szablonu i będzie zawierać już odpowiednie elementy. Po pierwsze, w pliku nagłówka dodaje się specjalną dyrektywę include, czyli w naszym headerze naszej klasy dodajemy includa, który ma taki przyrostek generated. My tego pliku nie tworzymy, to właśnie UHT nam sobie tam pod spodem tworzy ten plik generated. Później dodajemy sobie przed deklaracją klasy makro, właśnie tak wygląda makro, które powiadamia UHT, że mamy do czynienia z klasą, a nie na przykład z strukturą czy enumem. Te makro to jest coś takiego jak atrybuty, które znamy z C-Sharpa czy Unity. To jest, Unity to jest na przykład serializable, hiring inspector, czy menu item, a tutaj oznaczamy, musimy oznaczać klasy. Tutaj też należy zwrócić uwagę na makro generated body. To jest makro, dzięki któremu do tej klasy, czyli do tego naszego spawnera, podczas kompilacji wstrzykiwany jest wygenerowany przez UHT kod umożliwiający używanie refleksji. Czy tam statycznych funkcji, takich jak static class, static struct, czy get class, które pozwalają na przykład wywołać get type, żebyśmy wiedzieli, jakiego typu jest dany obiekt. Także w tym miejscu wstrzykiwany jest kod odpowiedzialny za networking oraz komunikację tej klasy z systemem blueprintów. Następnie w takiej klasie mamy konstruktor. I tutaj w przeciwieństwie do Unity możemy sobie właśnie wykorzystywać konstruktory. To jest przeważnie w Unity te rzeczy, które tutaj lądują w konstruktorze, lądowały w funkcji await. Następnie mamy funkcję begin play, czyli odpowiednik start oraz tick, który jest odpowiednikiem update'a. Zwróćcie proszę tutaj uwagę na słówko kluczowe virtual i override. Tutaj w Unrealu wszędzie panuje polimorfizm i dzięki temu nie ma automagicznych funkcji, tak? Nie ma tych, nie jest tak jak kiedyś było w Unity, że przez refleksję trzeba było, silnik odpalał tego update'a i wyliczenia startu. Wszystko jest dziedziczone z klasy bazowej. Funkcje mają takie makro, taki atrybut function, tak będziemy oznaczać. I function ma takie specyfikatory. Ich jest dużo więcej. Ja tutaj podałem tylko kilka. Blueprint Collable oznacza, że daną funkcję możemy wywołać za pomocą
blueprintów po prostu, czyli wystawiamy blueprintom daną funkcję. Blueprint, jest na przykład taka funkcja blueprint native event, która pozwala na overrideowanie tej funkcji, czyli tutaj sobie ją tylko deklarujemy, ale całą implementację tworzymy sobie już w blueprintach. Na przykład jest jeszcze jakiś exec, który pozwala nam na robienie jakichś poleceń z konsoli. Tutaj mam jeszcze na screenie edit anywhere. Oznacza, że właściwość ta, to oczywiście macro view property, którym oznaczamy sobie wszelkie właściwości, które później możemy modyfikować sobie w edytorze. Jeżeli tego nie ustawimy, a to może powiem za chwilkę. Czyli tak, edit anywhere oznacza, że właściwość może być edytowana we wszystkich detail panelach w edytorze. Kategorii oznacza nazwę grupy w tym panelu. Blueprint read-write i blueprint read-only steruje nam możliwością odczytu i zapisu tej właściwości właśnie przez blueprint. To jest coś w rodzaju takiego gettera, settera, C#. Tak, i teraz właśnie tutaj na tym sum flag nie mamy property. To jest zwykła zmienna, która nie jest rejestrowana do Unreal Property systemu. Silnik na to pozwala, jest tak najbardziej normalna konstrukcja, normalna sytuacja, ale trzeba pamiętać, że takie przechowywanie niezrefleksjonowanych wskaźników do objektów jest czasami niebezpieczne, bo po prostu garbage collector ich nie widzi i ten obiekt jest wyłączony z systemu automatycznego zarządzania pamięcią. OK, mamy już klasy. Czas na stworzenie instancji. W Unity mamy operator new, dla zwykłych klas, instantiate login objectów. W Unrealu istnieją podobne mechanizmy. Dla objectów jest to new object. Stosuje się go dla tych obiektów, które nie są aktorami, nie mają żadnych komponentów i nie muszą być zespawnowane na scenie. Jeśli zaś chodzi o obiekty dziedziczące po aktorze, to odpowiednikiem instantiate jest funkcja spawnactor. Wywołuje się ją na obiekcie UART, który można uzyskać na przykład z innego aktora, na przykład z jakiegoś spawnera, który został umieszczony na scenie w edytorze. Aktora można też zespawnować za pomocą blueprintów i jego instancję przypisać do jakiejś zmiennej. W Unrealu garbage collector działa tak, że zlicza referencje do jego obiektów, które są właśnie oznaczone przez to U-property. Aby mieć pewność, że nasz zespawnowany aktor lub U-object stworzony za pomocą U-object nie zostaną przedwcześnie zniszczone przez GC, musimy mieć co najmniej jedną referencję do tego obiektu oznaczoną jako U-property. Jeżeli wiemy, że nie mamy referencji, a chcemy mieć ten obiekt dalej, nie chcemy, żeby garbage collector go wyczyścił, możemy temu zapobiec, ustawiając mu odpowiednią flagę właśnie za pomocą tej funkcji addToRoot. Teraz może słówko o niszczeniu obiektów. Funkcja destroy, troszkę od tyłu zacznę, rozpoczyna proces niszczenia obiektu, ale trzeba pamiętać, że to niszczenie nie następuje od razu. Faktyczne zniszczenie obiektu następuje dopiero pod koniec klatki. Natomiast conditional begin destroy rozpoczyna asynchroniczny proces niszczenia obiektu poprzez usuwanie wszystkich wewnętrznych połączeń do niego. Czyli leci sobie po tych wszystkich u-property. Czyli oznacza sobie ten obiekt do zniszczenia. Niszczony jest on dopiero jakiś czas później, po tym jak zostaną zniszczone właśnie te wszystkie propertiesy. No, a w blueprintie to jest dużo prostsze, bo wykonujemy tylko destroy actor i już mamy pozamiatane. Ale przed zniszczeniem obiektu warto jest najpierw sprawdzić, czy ten obiekt jest prawidłowy przed dereferencją. Do tego służy funkcja isValidFlowLevel i sprawdza rzeczywistą prawidłowość utworzonego uobiektu i ona może zapobiec wielu crashom, bo
takie zwykłe sprawdzenie, czy obiekt jest nulem, może nie wystarczyć, dlatego że wskaźnik do obiektu będzie prawidłowy i tutaj tutaj nie będziemy mieć nula w tym obiekcie, tak? Czy tutaj. Ale właśnie ten obiekt może być już częściowo nieprawidłowy, niekompletny, bo już mógł się na początku tej klatki albo w jakiejś poprzedniej klatce już mógł być ten obiekt oznaczony jako skazany do usunięcia, no i możemy mieć problemy. Więc jeżeli sobie użyjemy is valid low level, no to wtedy mamy pewność, że faktycznie można ten obiekt usunąć, tak, że nie usuwamy go powtórnie. OK, teraz powiem sobie parę słów o blueprintach. Generalnie to, co chciałem wam powiedzieć, to to, że trzeba z nimi uważać. To jest super narzędzie, ale jak sobie zajrzycie na tą stronkę Blueprints from Hell, no to takich kwiatków jest dużo. Można się w nich nieźle zaplątać. Połapać się w tym jest strasznie trudno czasami, a jeżeli jak ktoś po was przejmuje pracę, ma coś poprawić w czymś takim, to współczuję. W ogóle dzięki blueprintom wrażenie spaghetti code nabiera nowego znaczenia. Ale niektóre są ładne, jeżeli ktoś dba o to, jakiego kod wygląda, to można sobie nawet oprawić bramkę, powiesić nad łóżkiem. Ale tak na serio, to jak nie robić takich rzeczy? Podobnie jak przy pisaniu zwykłego kodu, jest parę zasad. Niektóre są podobne, inne są specyficzne dla blueprintów. Po pierwsze, syndrom copy-paste'a. Nie kopiujcie blueprintu. No tak, nie powinno się kopiować kodu. Kod powinien być reusable. Tak samo, jeżeli mamy jakiś kod, który chcemy skopiować, to prawdopodobnie potrzebujemy go wyekstraktować do funkcji i tą funkcję używać, tak, w różnych miejscach. Jeżeli mamy taką sytuację, że korzystamy z jakiejś zmiennej i w wielu miejscach mamy dużo tych takich kolorowych sznurków, to lepiej sobie zapisać te zmienne do local variables i później ich używać w dalszej części, tak. Tu jak się kliknie prawym przyciskiem na tą kółeczkę tutaj, na przykład przy location, to można sobie wybrać takie polecenie stworzenia automatycznie danej zmiennej danego typu. Komentarze są bardzo użyteczne. One pozwalają na grupowanie wielu nodów. Na przykład jak mamy jakiś event tutaj, to możemy go sobie całego zamknąć w taki komentarz. I plusem jest to, że chwytając tutaj ten komentarz, możemy go sobie przesuwać jakby te wszystkie nody naraz, tak? Możemy sobie przesuwać. To jest bardzo pomocne narzędzie. Nie tylko komentarz w sensu stricte, że wiemy, co tam się dzieje w tym kodzie, ale właśnie taki kontener. Natomiast robić sobie takie bardzo długie konstrukcje, tak? Tutaj tą białą linią, jeżeli ktoś nie widział nigdy blueprintów, jest oznaczony przebieg programu, tak? Czyli najpierw ustawiamy zmienną is blocking, tutaj zmienną is location, tutaj następną zmienną, tu robimy jakiś print string, jakieś funkcje wywołujemy. To zamiast robić po kolei i przewijać sobie ekran w bok, to możemy sobie użyć takiego bloczka sequence i przerobić to na pionową strukturę. Wtedy wszystko mieści się nam na jednym ekranie i jest to bardziej czytelne. Tutaj mamy taki problem właśnie z tymi białymi liniami, które sterują nam tym, jak program jest wykonywany, kolejnością wywoływania funkcji. Tu są dwa problemy. Tu idzie nam sobie jakaś linia, nie wiadomo skąd, przecina nam te wszystkie nody, przeszkadza nam w tym, jak to wygląda. A to jest taka linia, która nie wiadomo właśnie, co z nią jest nie tak, tak? Więc wystarczy sobie dodać tak zwany redirect node, czyli wystarczy dwuklik zrobić na takim białym sznurku i tworzy nam to właśnie takie redirect nody, które pozwalają nam zmianę
pozycji danego połączenia. OK, to tyle takich uwag o blueprintach. Myślę, że to już skończymy na tym. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do pisania na czacie. Można mnie też złapać mailem. Także dziękuję.